Lecz na wszystko w świecie znajdą się sposoby. Tu są niemi czas i cierpliwość. Kto słowa te przyjmuje jako dewizę, dopłynie wszędzie i dokona wszystkiego, co zamierzał. Tymi słowami, które wydają się być dewizą życiową artysty Henryka Uziębło, chcę rozpocząć krótkie opowiadanie na temat naszego artysty. Henryk Uziębło urodził się w Krzu, w rodzinie patriotycznej, jako syn Jana i Edwardy. Już od młodych lat wykazywał zainteresowanie artystyczne, kształcił się w wielu miejscach. Zainteresowania jego były na tyle szerokie, że nie skupiał się tylko na jednej dziedzinie artystycznej. W zasobach Chrzanowskiego Muzeum posiadamy obraz z 1902 roku, portret starszej kobiety, akwarela namalowana bardzo stonowanie, niemalże monochromatycznie, pokazująca łagodny wizerunek starszej pani, być może osoby z najbliższego środowiska artysty. Artysta kształcił się m.in. w Krakowie na Akademii Sztuk Pięknych u Stanisława Wyspiańskiego, którego niezwykle cenił. Sam Henryk Uziębło był osobą niezwykle zaangażowaną twórczo. Udzielał się w licznych stowarzyszeniach artystycznych. Był osobą związaną głównie z Krakowem. Z Krakowem też wiązał swoje życie artystyczne i życie zawodowe już jako dojrzałego twórcy. Jedną z wcześniejszych prac, w tym przypadku malarstwa olejnego, jest Dworski Ganek z 1909 roku. Kameralna praca pokazująca fragment architektury, być może właśnie dworku w Batowicach, w którym zamieszkiwał artysta, być może innego okolicznego dworku, który na pewno artysta wraz z rodziną mógł odwiedzać. Kraków był niezwykle bliski twórcy, stąd do dnia dzisiejszego możemy tam zobaczyć jeszcze zachowane prace, jak choćby witraż w Jamie Michalika, czy Teatr Bagatela, który oczywiście nie jest dziełem samego artysty, ale należy pamiętać, iż wystrój pierwotnego Teatru Bagatela był autorstwem właśnie Henryka Uziębły. Swą sympatię do miasta i niezwykłe przywiązanie ukazywał także w pracach malarskich. Później były już to głównie akwarele. W zbiorach muzeum posiadamy choćby przykładowy barbakan z lat 40. i tego typu prace pokazujące czy to Wawel, czy barbakan, czy inne zakątki Krakowa i okolic bardzo często pojawiały się w obrazach Henryka Uziębły. Jednym z ostatnich nabytków Chrzanowskiego Muzeum, jeśli chodzi o malarstwo, jest widok właśnie pejzażu krakowskiego ze wzgórzem Wawerskim. To jest praca dość wczesna, 1918 rok, która nawiązuje także do innych zainteresowań artysty, a mianowicie do projektowania wnętrz, do malarstwa ściennego, bowiem artysta był związany także z pracami konserwatorskimi, które w bardzo szerokim zakresie były prowadzone na Wawelu właśnie na początku XX wieku. Należy pamiętać także o działalności patriotycznej, o zaangażowaniu patriotycznym artysty, ponieważ wyrażał on swoją myśl patriotyczną w malarstwie, w rysunkach, ale także w aktywnym udziale na froncie I wojny światowej. Natomiast mało kto wie, że artysta realizował się także jako pisarz. Na samym wstępie przytoczyłam Państwu cytat z niewielkiego wydania Błoto bajeczne. Jest to nieduża książeczka, która zawiera eseje artysty z lat 30. Błoto bajeczne nawiązuje do podróży artystycznej Henryka Uziębły, którą odbył w latach 30. na Polesie. W miejscach, gdzie mogli podziwiać dzikość, gdzie mogli spotkać się z pierwotnym ludem, który był jakże odmienny od realiów Polski, już tutaj w zakresie bardziej rozwiniętych miast. Jeśli chodzi o sam lud wiejski, miał Uziębły pewien sentyment do tego rodzaju tematu. Być może jest to naleciałość charakteru klimatu młodej Polski, chłopomanii, więc moda, która jeszcze rozbrzmiewała w twórczości artysty. Co możemy zaobserwować także na pracach z rejonu Krakowa, które pokazują krakowianki i krakowiaków. Są to zazwyczaj akwarele, niezwykle barwne, pokazujące detale stroju ludowego i często były publikowane na wydawnictwach pocztówkowych. Innego rodzaju artystyczną działalnością Uziębły była grafika książkowa, grafika artystyczna. Od niedawna w zbiorach Biblioteki Muzealnej możemy obejrzeć katalog wystawy drukarskiej w Krakowie z 1905 roku. Bardzo ciekawa publikacja, niezwykle rzadka, zawierająca zarówno spis prac artystycznych twórców, którzy brali udział w tejże wystawie, ale również
grafiki samego Henryka Uziębły, które wzbogaciły ilustracyjnie ten katalog. Same te graficzki również wykazują pewien styl nawiązujący właśnie do dekoratorstwa ludowego, więc jest to w dalszym ciągu odpowiedź jakby artysty na motywy wiejskie, na działalność w Stowarzyszeniu Polska Sztuka Stosowana. Henryk Uziębło był związany z Krakowem aż do swojej śmierci, która nastąpiła w 1945 roku. Pamięć o artyście na szczęście nie znikła. Do tej pory w wielu muzeach Polski są przechowywane piękne dzieła jego autorstwa. Natomiast zapraszam najbliżej właśnie do Chrzanowskiego Muzeum, w którym wciąż powiększamy kolekcję muzealiów związanych z naszym rodzimym artystą Henrykiem Uziębły. Zapraszam serdecznie.